Nie jestem pewien, czy to odpowiednie miejsce, żeby to opublikować, ale wczoraj przeszukiwałem rzeczy mojego dziadka i znalazłem ten dziwny dziennik zakopany pod jakimiś starymi książkami. Nie wiem, czy to pamiątka rodzinna, czy po prostu coś, co dziadek postanowił przechować, ale szczerze mówiąc, jego zawartość naprawdę mnie przeraziła. Większość tekstu została napisana nieco przestarzałym językiem, choć nie jest tak źle, jak mogłoby się wydawać. Zresztą przekonajcie się sami. Poniżej przepiszę jego treść, ale uprzedzam, że wielu osobom może się ona wydać bardzo niepokojąca. Rok 1890. Przepraszam, że przez cały ten czas cię zaniedbywałem, drogi towarzyszu, ale obawiam się, że znów muszę ci się zwierzyć. Tej nocy byłem bowiem świadkiem czegoś naprawdę odrażającego, czegoś w co, jak sądzę, nikt zdrowy na umyśle nie uwierzy. Długo myślałem, że spadek po ojcu wystarczy na utrzymanie mnie i matki, dopóki nie skończę studiów i nie znajdę odpowiedniej pracy. Jednak w ciągu kilku miesięcy po jego śmierci zdrowie mamy zaczęło się pogarszać. Jej stan wyczerpał większość naszych oszczędności i zmusił mnie do znalezienia alternatywnego źródła dochodu, co przy moim nikłym doświadczeniu i braku odpowiednich studiów okazało się dość trudne. Przez wiele tygodni paradowałem po mieście, błagając każdego, kto chciał słuchać o pracę lub pieniądze. Raz policjanci prawie wsadzili mnie do więzienia za żebractwo, ale moje poświęcenie nie było bezowocne. Znalazłem zatrudnienie u człowieka o nazwisku hrabia Abraham Hohenzollern. Hrabia był nowym mieszkańcem Londynu i zamieszkiwał w domu położonym niedaleko Westminster. Chociaż posiadłość była w pełni obsadzona, hrabia potrzebował chłopca na posyłki, który zajmowałby się dorywczymi dostawami tu i ówdzie. Była to praca niewdzięczna, ale jednak zawsze dobrze radziłem sobie z końmi, więc uznałem, że podołam wyzwaniu. Założenie to okazało się błędne już pierwszego dnia, a raczej nocy. Prawie o trzeciej poproszono mnie, abym pojechał jednym z powozów hrabiego, w miejsce, o którym nie miałem pojęcia, że w ogóle istnieje. Wydawało mi się, że sama godzina jest już dziwna, dopóki nie zobaczyłem powozu. Była to stara konstrukcja, będąca niczym więcej niż drewnianą skrzynią na kółkach. W środku nie było siedzeń ani niczego, co mogłoby pomieścić pasażerów. Wóz miał kolor głębokiej czerni, jak bezgwiezdne nocne niebo, i był ciągnięty przez konie tego samego koloru. Obok stanowiska woźnicy wisiała pojedyncza latarnia. Wtedy nie byłem pewny, dlaczego powóz wyglądał w ten sposób, ale teraz wiem aż za dobrze. Ktoś bardzo się starał, aby nie był widoczny. Polecono mi udać się na cmentarz Abney Park, gdzie miałem spotkać trzech ludzi hrabiego. Poinstruowano mnie, gdzie dokładnie mam jechać. Nie byli to najbardziej gościnni mężczyźni, choć przypuszczam, że w tych okolicach nie można było oczekiwać niczego więcej. Wszyscy trzej mieli na sobie ciemne ubrania i zakrywali twarze różnymi materiałami i fragmentami ubrań. Najbardziej niepokojące było jednak to, czego się podjęli. Zanim dotarłem na miejsce, zgromadzili się przed bramą cmentarza. Za sobą mieli duży stos skórzanych toreb. Z worków unosił się duszący zapach, podobny do smrodu mięsa pozostawionego na letnim słońcu, który przyprawiał mnie o obrzydzenie. Po kolei ładowano worki do wozu, podczas gdy ja słyszałem, jak ich zawartość się przemieszcza. Niewiele z tego wywnioskowałem i założyłem, że zostałem wmieszany w jakąś grupę grabieżców cmentarnych. Mój zdrowy rozsądek podpowiadał mi, żeby zabrać wóz prosto do władz, ale zapłata była zbyt lukratywna, żeby ją zignorować. Lekarze kosztowali wiele pieniędzy, a moja matka nie przeżyłaby bez nich. Wykonywałem więc te prace i robiłem to dobrze. Noc w noc, bez protestów, przewoziłem zdobycze hrabiego na jego dwór i z powrotem. Mogłem sobie tylko wyobrażać, jaki użytek ma z nich hrabia, ale domyślam się, że gdy ktoś raz zasmakuje w luksusie, trudno mu się z niego uwolnić. Jednak Hochenzollern był również hojny, bardziej niż myślałem. Dzięki dochodom, które przynosiłem, mogłem opłacać personel i leki, jakich wymagała moja matka, bez konieczności poświęcania moich przedsięwzięć naukowych. Wkrótce zaczęła wracać do zdrowia. Dodawało mi to otuchy, gdy widziałem ją znów krzątającą się po domu, szyjącą ubrania i gotującą, jak dawniej. Największe znaczenie miał jej uśmiech. Już od jakiegoś czasu nie potrafiła wykrzesać z siebie nic poza uroczystą miną lub ponurym biernym wyrazem twarzy. Nie winiłem jej za to, choć nie mogłem oprzeć się wrażeniu, że czuję do niej urazę. W ciągu miesięcy, które upłynęły od śmierci mojego ojca, nasze role uległy pewnemu odwróceniu. Ona przykuta do łóżka i ja, sztywno stąpający po ziemi, żywiciel rodziny. W głębi serca wiem, że to nie jej wina, ale i tak nie dawało mi to spokoju straciliśmy już tyle godności, że mogła przynajmniej nie dąsać się jak zwykła zrzęda. Jednak w kolejnych tygodniach po wyzdrowieniu, po moim powrocie do domu, witała mnie z radosnym uśmiechem. Z czasem odnowiła nawet stosunki z sąsiadami, przywracając nasze dobre imię. W tych nielicznych spotkaniach, w których miałem czas uczestniczyć, była słońcem wśród gwiazd, wciągając wszystkich na swoją orbitę z promiennym uśmiechem i radosnym opanowaniem. Widok jej w tak dobrym nastroju bardzo mnie cieszył i sprawiał, że moja praca stawała się jeszcze bardziej znośna. Jednak nawet wyzdrowienie mojej matki nie mogło utrzymywać mnie przy tym zajęciu w nieskończoność. Moja rutyna z czasem stawała się niemalże prozaiczna. W dzień uczęszczałem na zajęcia, a w nocy jeździłem powozem, nic więcej, nic mniej, aż do pewnej nocy, kilka tygodni temu, kiedy moi partnerzy popełnili jeden drobny błąd. To była noc jak każda inna, oni zapełniali powóz swoimi marnymi skarbami, podczas gdy ja siedziałem w oczekiwaniu na miejscu woźnicy. Moje myśli krążyły wokół lekcji tego dnia, gdy nagle gdzieś w mroku rozległ się głośny trzask. Odwróciłem się i zobaczyłem, że jeden z robotników wrzucił worek w bok powozu zamiast na niego. Niewątpliwie był to błąd wynikający z wyczerpania, który jednak nie pozostał bez konsekwencji. Worek rozerwał się w wyniku uderzenia, na tyle, że słabe światło latarni oświetliło jego zawartość. To, co zobaczyłem, będzie mnie prześladować do końca życia. Nie było tam klejnotów, biżuterii ani monet, ale głowa należała do starszej kobiety, której blada skóra zaczęła już czernieć od zgnilizny. Miała zwisające, pozbawione życia usta i oczy wywrócone do tyłu. Srebrzyste kosmyki włosów opadały nieuporządkowanie na jej twarz, pozbawiając ją wszelkiego blasku, jaki mogła mieć za życia. Nagle jeden z robotników jakby nigdy nic zgarnął worek i wrzucił go na wóz. Prawie nie wierzyłem własnym oczom, kiedy głowa zniknęła mi z pola widzenia. Być może w innym czasie uznałbym to za sztuczkę, którą płatał mi zmęczony mózg, ale ten obraz pozostał w moim umyśle aż nazbyt widoczny. Głowa wywołała we mnie dziwne uczucie, które prześladowało mnie przez całą noc. Wydawało mi się, że skądś znałem twarz tej kobiety, choć nie potrafiłem przypisać jej do konkretnej osoby. Wykonywałem swoją pracę tak, jak tego ode mnie oczekiwano, ale cały czas walczyłem z dręczącym mnie nostalgicznym widokiem głowy. Dopiero po powrocie do domu powitał mnie spokój. Moja mama zauważyła, że coś jest ze mną nie tak. Namawiała mnie na rozmowę z jednym z lekarzy, do których chodziła, ale ja odmówiłem, wiedząc, że moja dolegliwość nie jest fizyczna. Przez cały dzień dręczyły mnie wizje głowy ze skórą pokrytą zgnilizną i pozbawionymi życia oczami odwróconymi od moich. Tylko w towarzystwie matki udawało mi się uciec od budzących się do życia koszmarów. Wkrótce jednak nawet ona przestała mnie pocieszać. Rabowanie grobów było sprawą, którą mogłem wybaczyć, ale nie potrafiłem zignorować bezczeszczenia zwłok. Musiałem wiedzieć, jaki człowiek zleciłby taki czyn i dlaczego. Tak więc, korzystając z niewielkiej ilości wolnego czasu, który miałem, starałem się tego dowiedzieć. Wkrótce moje poszukiwania przyniosły rezultaty. Hrabia był dobrze znany w swojej ojczyźnie, gdzie jadał z takimi ludźmi jak sam cesarz. Urodził się jako dziedzic rodu Hohenzollerów i spędził większość swojej młodości na zgłębianiu wiedzy z zakresu nauk ścisłych. W wieku 17 lat ukończył Uniwersytet Monarchijski i w wielu kręgach akademickich, nawet w Londynie, był okrzyknięty jednym z największych umysłów ery nowożytnej. Choć trudno powiedzieć, co konkretnie studiował, jego wykształcenie sprawiło, że posiadał wiedzę z niemal wszystkich dziedzin. Wydawało się jednak, że skłaniał się ku naukom przyrodniczym. Jak widać, hrabia był dość wyjątkową osobistością, ale nie miał skłonności do deprawacji, za jaką go podejrzewałem. Minęło sporo czasu, zanim natknąłem się na obiecujący trop. W 1885 roku w rodzinnej siedzibie hrabiego wybuchł pożar. Zginęli wszyscy pracownicy, ale ciała Hohenzollerna nigdy nie odnaleziono. Co najdziwniejsze, naoczni świadkowie zdarzenia ponoć widzieli mężczyznę, który uciekał z pożaru, ciągnąc za sobą ciężki worek. Lokalne władze uważają, że to właśnie ten człowiek był sprawcą zamachu, i choć się z tym zgadzałem, nie sądziłem, że jest to pełna historia. Nie wiem, co jeszcze udałoby mi się odkryć, gdyby moje poszukiwania trwały dalej. Niestety Bóg miał inne plany. W trakcie moich badań stan zdrowia matki znów się pogorszył. Stopniowo powracała do łóżka i wkrótce odeszła z tego świata. Byłaby dumna ze sposobu, w jaki to się stało, i z wydarzeń, które nastąpiły później. Cała okolica przyszła opłakiwać jej stratę i patrzeć, jak została złożona w ziemi obok mojego ojca. Żałuję tylko, że dopiero po śmierci mogła zobaczyć, jak bardzo była szanowana przez mieszkańców. Przez kilka tygodni po jej odejściu, życie było puste. Dom pozostał bez jej obecności i uśmiechu, którym tak wielu się cieszyło. Pewnego dnia znalazłem się przed drzwiami jej sypialni, modląc się, że kiedy wejdę do środka, ponownie ją zobaczę. Nie zdawałem sobie sprawy, jak bardzo jej potrzebowałem, dopóki mnie nie opuściła. Czas jeszcze nie zaczął leczyć ran, gdy zostały rozdarte ponownie. Wróciłem do pracy kilka dni po pogrzebie, tylko po to, by dowiedzieć się, że hrabia zarządził zmianę trasy dostawy. Zamiast do Abney Park polecono mi jechać na cmentarz Brompton. Dobrze znałem tę drogę. Kilka dni temu pochowałem tam swoją matkę. Pod wieloma względami, praca była dokładnie taka sama jak poprzednio. Jechałem nocą, docierałem na cmentarz i czekałem aż mężczyźni załadują ładunek do powozu. Przez cały czas dręczyły mnie jednak myśli o tym, kto został wykopany. Nie miałem odwagi spojrzeć na worki, bojąc się, że zobaczę w nich śmiertelnie wyczerpaną twarz. Moja niewiedza stanowiła jednak żyzną glebę, na której wyrosł strach. Nie mogłem już dłużej tolerować rozmyślań pełnych przerażenia. Musiałem wiedzieć, co dokładnie się tam dzieje. Droga do posiadłości hrabiego była dość prosta. Po prostu trzymałem się na uboczu i nie rzucałem się w oczy. Gdy dojechałem na miejsce, zamiast jak zawsze udać się do domu, podążyłem za tymi, którzy rozładowali mój ładunek. Gdy weszli do dworku, wślizgnąłem się za nimi. Wnętrze posiadłości kontrastowało z tym, jak wyglądała z zewnątrz. Chłodne, proste, marmurowe wykończenie nadawało mu subtelnego wdzięku, podczas gdy wnętrze sprawiało wrażenie wypchanego, a zarazem martwego. Tysiące elementów składających się na siebie, ale nic nie wnoszących. Wyposażenie dworu było nieporównywalnie bardziej królewskie, wręcz za bardzo. Każdy centymetr podłogi był pokryty warstwą zdobionego dywanu. Utkane na nim kształty były tak skomplikowane, że można było się pogubić w ich rozległych wzorach i majestatycznych haftach. Patrzenie na nie niemal sprawiało ból, jakby umysł nie był w stanie ogarnąć ich ogromu. Ściany tylko w niewielkim stopniu odbiegały od tego przepychu, będąc wypełnionymi po brzegi podniosłymi przedmiotami. Miecze, tarcze, pistolety, portrety, zbroje, gobeliny i wszystko, co można by znaleźć w muzeum, było porozwieszane na ścianach. Niektóre z przedmiotów były nawet ułożone jeden na drugim, gdy właścicielowi zabrakło miejsca, tworząc grubą warstwę paramentów, przysłaniającą prawdziwą ścianę. Ciężar tak rozległego majestatu był duszący i coraz bardziej skracał mi oddech. Szedłem za ubranymi w ciemne szaty mężczyznami. Ich wiara w swoje bezpieczeństwo oślepiła ich na mój widok i pozwoliła mi podążać za nimi aż do końca ich podróży. W miejscu, które jak mi się wydaje stanowiło centrum posiadłości, znajdowały się drzwi ozdobione klejnotami i kamieniami szlachetnymi, których nie powstydziłby się sam król. Gdybym nie wiedział lepiej, pomyślałbym, że to bramy do raju. Nie mogłem jednak zajrzeć za wrota, ponieważ żaden z członków służby przez nie nie przechodził. Moja szansa nadarzyła się, gdy wszyscy rozeszli się po rozległych korytarzach do innych obowiązków. Zrezygnowany miałem już po cichu wymknąć się z posiadłości, gdy do zdobionych wrót podeszła jakaś kobieta. Drzwi skrzypnęły i otworzyły się nieznacznie, a postać weszła do środka. Zaniepokoiło mnie to, co służąca trzymała w rękach. Wyglądało to jak kawał mięsa zawinięty w papier, taki z jakim wychodzi się ze sklepu mięsnego. Wiedząc, co przyniesiono do tego pokoju, postanowiłem pójść za służącą, wcześniej upewniając się, że wszyscy inni już się oddalili. Wspinała się po wielu schodach na najwyższe piętro dworu, a ja skradałem się za nią, nasłuchując jej kroków z bezpiecznej odległości, aż dotarła do kolejnych osobliwych drzwi. Te nie były tak ozdobne jak poprzednie, ale gdybym miał jakoś je opisać, powiedziałbym, że reszta domu wydawała się wyrastać z nich jak korzenie z drzewa. Zawieszone na ścianach przedmioty rozchodziły się od drzwi. Im bardziej się do nich zbliżaliśmy, tym mniej bałaganu pokrywało ściany, ukazując dziwne, nierówne mury pod nimi. Niezliczone kamienie o różnych kształtach, rozmiarach i odcieniach zostały połączone zaprawą, która ściekała po nich bez ładu. Takie nieprzywiązanie do szczegółów nie przystoi tak luksusowemu dworowi. Służąca otworzyła zamek w drzwiach i delikatnie je popchnęła. Snob światła buchnął na korytarz, oślepiając mnie swoim kontrastem między przyciemnionymi salami. Służąca szybko wślizgnęła się do środka, a ja skradałem się, żeby zdążyć przed zamknięciem drzwi. Nie weszłem za nie, lecz zostałem przy nich i zajrzałem przez szparę, przez którą sączyło się jasne światło. W środku znajdowała się garderoba, którą uznałem za coś w rodzaju przebieralni. Sufit wznosił się co najmniej na wysokość kolejnego piętra, a dziwnie jałowe ściany były białe jak śnieg. Nad pomieszczeniem wisiał żyrandol, z którego migotliwe światło świec rzucane było we wszystkich kierunkach. Cienie tańczyły na podłodze pokrytej rozrzuconymi bez ładu papierami. Niewiele mogłem odczytać z tego, co było na nich zapisane, ale to, co udało mi się dostrzec, wyglądało na anatomiczne schematy ludzkiego ciała. Kilka z nich rozpoznałem nawet ze studiów medycznych na moim uniwersytecie. Na samym końcu pokoju leżało jednak to, co jako pierwsze przykuło moją uwagę. Pod tylną ścianą stała toaletka, ale nie była ozdobiona kosmetykami. Znajdowały się na niej tylko sznurki, nici i igły. Przed tą dziwną wystawą siedziała postać, której szczegółów nie mogłem ustalić. Jej ciało było okryte jedwabną szatą, która lśniła w blasku świec, a twarz zasłaniał kaptur. Jego plecy były zwrócone w stronę drzwi. Podchodząc, kobieta była w wyraźnym cierpieniu. Jej postawa stała się sztywna jak kamień, a kroki były coraz wolniejsze, im bardziej zbliżała się do naszego wspólnego dobroczyńcy. Mogę sobie tylko wyobrazić, jakie przerażenie towarzyszyło jej wyrazowi twarzy. Szybko położyła paczkę na blacie, cofnęła się o kilka kroków i powiedziała: To, o co prosiłeś, panie. Głowa postaci odwróciła się lekko, by spojrzeć na pakunek. Mam nadzieję, że nie za stara, zapytała głosem zmęczonym i zmaltretowanym, jak potłuczone szkło. W chwili śmierci miała 54 lata. Mężczyzna powoli wyciągnął rękę, aby oprzeć ją na przyniesionym przez kobietę przedmiocie. Prosta czynność, która wywołała we mnie dreszcz przerażenia. Dłoń, która wysunęła się z jego szaty, była mozaiką wszystkich odcieni, jakie może przybrać ludzkie ciało, zszyte razem grubą nicią w okrycie z ludzkiej skóry. Same palce też były niedopasowane, niektóre zwiędłe jak u starca, inne grube i silne, a jeden tak mały i wątły, że przysięgam, iż musiał należeć do dziecka. Zacisnąłem dłoń na ustach, aby stłumić odgłos przerażenia, który mógł się wydostać. Moje oczy nie mogły odwrócić się od tego widoku, ani powstrzymać się od chłonięcia każdego szczegółu tej sceny. Mój wzrok przebiegał wzdłuż każdego sznurka przewleczonego przez skórę, tylko po to, by zobaczyć, jak znikają w obszernych fałdach jego szat. Powinienem był uciec, jak każdy zdrowy na umyśle człowiek, ale zaciekłe połączenie strachu i chorobliwej ciekawości zamroziło mnie w miejscu. Dobrze. Mężczyzna jęknął, jakby wypluwał z siebie ostatnie słowa, po czym nagle krzyknął. Wyjdź. Kobieta zerwała się z miejsca i uciekła z powrotem do drzwi. Jej pęd był tak duży, że ledwo zdążyłem się uchylić, a kiedy już wypadła przez wrota, nie zauważyła, że przykucnąłem przy nich. Przypuszczam, że była zbyt zdesperowana, żeby uciec przed mężczyzną, by zauważyć, że ktoś skrył się w cieniu. Powinienem był wtedy uciec razem z nią, ale zamiast odpowiedzi napotkałem tylko więcej pytań. Wbrew rozsądkowi pozostałem przy drzwiach i wpatrywałem się w osobliwą postać. Usłyszałem rozrywanie papieru, zanim dostrzegłem jego niezgrabne ręce, podnoszące ze stołu igły i nici. W pokoju rozległ się okropny dźwięk, przypominający rozrywanie mięsa, gdy zobaczyłem, jak dłonie bawią się zawartością paczki. Stróżki ciemnego płynu spływały po stole wraz z drobinkami jakiejś dziwnej stałej materii, której pochodzenia nie chciałem rozważać. Mimo makabrycznych skojarzeń, nie zniechęciło mnie to. Wręcz przeciwnie, musiałem się dowiedzieć, jakie zdeprawowane szaleństwo było wykonywane w tym zapomnianym przez Boga miejscu. Moje pytania nasilały się z każdą sekundą. Powoli wkradałem się do pomieszczenia, starając się dostrzec, jakie prace prowadzi postać. Wkrótce jednak mężczyzna przestał się szamotać i spojrzał prosto w lustro. Każdy atom powietrza zamarł, gdy mężczyzna obrócił głowę na bok. Piękne, mruknął, jak rzeźbiarz oglądający swoje arcydzieło. Nie mogłem czekać ani chwili dłużej, musiałem wiedzieć, co się dzieje, nawet gdyby miało to doprowadzić do mojej śmierci. Jak się okazało, to nie była hiperbola. W swojej pazernej ciekawości za bardzo wychyliłem się do pokoju i straciłem równowagę. Odzyskałem ją dość łatwo, ale musiałem w tym celu przesunąć butę po twardej, marmurowej podłodze, co spowodowało, że po komnacie rozeszło się gromkie echo. W tym momencie moje serce stanęło w miejscu, jakby nagle cały świat zwrócił na mnie swoje oczy. W jednej chwili postać obróciła się na swoim miejscu i ukazała mi najbardziej przerażający, bluźnierczy widok, jaki kiedykolwiek widziałem. Miałem nadzieję, że zobaczę tylko połataną twarz, ale zamiast tego ujrzałem moją matkę, która wpatrywała się we mnie po drugiej stronie pokoju. Jej twarz była otoczona pierścieniem szwów, połączonych krwawą nicią z igłą w dłoni postaci. W jednej chwili jej radosny rys zmienił się w wyraz najczystszej wściekłości, jaką człowiek może sobie wyobrazić. Twarz, którą tak długo kochałem i podziwiałem, rzuciła się na mnie w sposób, który pamiętam tylko z koszmarów. Postać poderwała się na nogi, wskazując w moją stronę niedopasowaną ręką, i rozwścieczonym głosem wyjęczała. Nie jest gotowe, nie jest jeszcze gotowe. Natychmiast poderwałem się na równe nogi. Zbiegłem po schodach, taranując każdego, kto choćby pomyślał o tym, żeby mnie zatrzymać, i wybiegłem w noc, cały czas ścigany myślą o tym, co zobaczyłem. Od tamtej pory nie opuściłem domu. Nie mam odwagi ujawnić moich odkryć, bo nawet jawnie nie wierzę. Co noc modlę się o obłęd, gdyby tylko to oznaczało, że to, co widziałem, nie było prawdziwe. Ale z każdym dniem wspomnienie staje się coraz bardziej wyraźne. Moje myśli zaprzątają pytania, na które odpowiedzi nie chcę nigdy poznać. Zastanawiam się, co w ogóle widziałem tamtej nocy. Być może był to hrabia, choć modlę się, by nie była to prawda. Nie wyobrażam sobie świata, w którym człowiek mógłby poddać się takiemu zbezczeszczeniu. Ale co innego mogłoby to być? Czymkolwiek jest ta ochyda, jej słowa dręczą mnie po dziś dzień. Boję się, co może się stać, kiedy będzie gotowe, a nawet jak ta gotowość może wyglądać w przypadku takiego demona. Jakaś część mnie nie śmie sobie wyobrazić, jakie bestialskie stworzenie mogłoby się z tego narodzić, ale jeszcze bardziej przeraża mnie inna myśl. Widziałem, co ta istota zrobiła z częściami ciała. Mimo że były pokiereszowane, to jednak były ludzkie. Obawiam się, że taki jest jego ostateczny cel stać się na tyle ludzkim, by móc niewidocznie kroczyć wśród nas. Dlaczego tego chce? Cóż, tego nie wiem, ani nie chcę wiedzieć. Boję się tylko dnia, w którym to bluźnierstwo będzie mogło chodzić, gdzie chce i robić, co mu się podoba. Może wtedy zmarli przestaną mu wystarczać? Zanim zakończymy, zobaczmy jeszcze, co mieliście do powiedzenia w komentarzach tydzień temu. Zapomniałem, że dzisiaj sobota, ale ten chłodny uścisk, który nasila się dopóki nie obejrzę Twojego nowego odcinka, jest przytłaczający. Najwyraźniej masz w domu coś, co jest wielkim fanem moich filmów. Lepiej nie zwlekaj zbyt długo z oglądaniem. Ostatnio, kiedy obudziłem się o trzeciej i spojrzałem w okno, zobaczyłem czarną postać. Po chwili podszedłem tam, ale postaci już nie było. Mieszkam na czwartym piętrze. Naprawdę myślisz, że to, na jakim piętrze mieszkasz, zrobi im różnicę? Pamiętasz tego dostawcę z pizzą, który przyszedł do ciebie tydzień temu i nie chciał pieniędzy? Tak się składa, że ta pizza nie była dla ciebie. Ale to nie twoja wina, wymiarów jest wiele, pewnie ktoś pomylił cyferki przy adresie, tylko że oni tego nie wiedzą.